Zdrowia, szczególnie dla Nowego Jorku. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No Nowy Jork. Nowy Jork to nie Ameryka. Ameryka to nie Nowy Jork. No wszyscy znają Nowy Jork co najmniej z filmów, jak nie kryminalnych, to turystycznych. Statua Wolności, te dwie wieże spalone i tak dalej, i tak dalej. No, Nowy Jork wbrew pozorom nie jest stolicą Ameryki. Washington jest stolicą, ale każdy traktuje Nowy Jork jako stolicę. No wszystko się stało w Nowym Jorku, można powiedzieć. Nowy Jork załatwił przez ostatnie 8 tygodni Amerykę, wszystkie 50 stanów, zamroził to wszystko. Debile, statystycy, czy można powiedzieć ludzie, którzy się znali, wszystkie te plany, jak to będzie się rozwijał w Ameryce, bazowali na Nowym Jorku. No, Nowy Jork nie reprezentuje Ameryki, no ale mimo wszystko wyliczali, że będzie setki tysięcy zachorowań, miliony zachorowań, setki, pół miliona, milion ludzi by umarło. No jakieś straszne liczby były pokazywane, ale to wszystko było bazowane nawet wcześniej, zanim to się zaczęło w Nowym Jorku, czy wcześniej się zaczęło w Ameryce. No i teraz jest taka debata, są te rozmowy, jak otwierać w wielu stanach, szczególnie tych republikańskich, prowadzonych przez konserwatystów. Ludzie, którzy mieszkają tam, no to są z reguły typu Bóg, honor i ojczyzna i tak dalej. Nie są ze stanów socjalistycznych. Nie są ze stanów, gdzie są wielkie miasta. No bo Ameryka to się dzieli na dwie Ameryki w zasadzie. Jest wybrzeże wschodnie, czyli Washington, Nowy Jork, Boston, tu jest Kanada, no i zachodnie, gdzie jest San Francisco, Los Angeles, Portland. No Washington jest też na wschodnim wybrzeżu, też bardzo socjalistyczny, no bo to budżetówka, to socjalizm jest uwielbiany przez ludzi, którzy pracują dla rządu. To budżetówka lubi socjalizm, no bo wolny rynek i kapitaliści, i republikanie, i konserwatyści, no to lubią pracować, lubią się sprawdzać, lubią zarabiać, a socjaliści po prostu lubią słodkie posadki. No i Nowy Jork to jest jeden taki socjalistyczny stan, no i socjalistyczne miasto. I teraz, kiedy zaczyna się otwieranie tego, no to trzeba dowiedzieć się, kto nawalił, tak? No ludzie nawalili, pozamykali, politycy pozamykali miasta, stany i tak dalej, nie zwracając uwagi w ogóle na ekonomię. Także skórka nie była warta wyprawki. Wiadomo było, że tam pewne ilości ludzi będą umierały. W niektórych stanach, no to 80% zmarłych, no to są ludzie w domach opieki, które w zasadzie nikt tam nie powinien umierać, no bo to powinno być najbardziej strzeżone, pilnowane, no bo to są ludzie najmniej odporni. I to się nie stało. Pozamykali w domach wszystkich zdrowych podatników, którzy mogli pracować, a nie pilnowali tych, którzy byli nieodporni. No i w Nowym Jorku historia tej koronawirusa w Ameryce, no to w zasadzie to jest historia koronawirusa w Nowym Jorku, no i na przedmieściach. Wszystko, jak to się stało. No w Ameryce umarło prawie 100 tysięcy ludzi. No ale to trzeba pamiętać, że w Ameryce jest 340 milionów ludzi, czyli licząc 1% rocznie, plus minus, większość to ma mniej więcej taką statystykę, no to umiera 3 miliony 400 tysięcy, czyli na miesiąc powiedzmy 280 tysięcy. Na miesiąc, każdy miesiąc w Ameryce umiera 80 tysięcy, także jeżeli z koronawirusa umarło przez te 3 miesiące 80 tysięcy i nie wiadomo ile jest ludzi zapisanych jako
ofiar koronawirusa, to mogło być coś innego. Także to się wszystko nie za bardzo zgadza. W Nowym Jorku, samym w Nowym Jorku liczby mówią, że jest 20 tysięcy. 20 tysięcy to jest 0,25%. Czyli jedna osoba na 400 w samym Nowym Jorku w mieście umarła. Także jeżeli Nowy Jork, miasto Nowy Jork byłoby traktowane, powiedzmy, jako państwo, no to by było na 6. miejscu w ogólnej liczbie śmierci za Francją i troszeczkę przed Brazylią. W Nowym Jorku no śmierć, statystycznie było trzy razy więcej aktów zgonu niż normalnie. No, normalnie no to tam jakąś taką statystykę liczą. W New Jersey no to przez rzekę albo przez tunel można przejechać z Manhattanu, widać New Jersey widać Manhattan. To było 90% więcej niż normalne. W innych stanach było kompletnie dużo mniej. W większości było, powiedzmy, nawet w samym Nowym Jorku w stanie, nie w mieście, tylko w stanie, to ilość śmierci była 9% więcej niż normalnie. Następny najbardziej uderzony stan to był Massachusetts, gdzie było 25% więcej śmierci niż normalnie. No i czwarte, jest cztery stany, gdzie jest, powiedzmy, ponad 10%, no i 14 stanów, gdzie umierało mniej niż normalnie, tak, także to są takie statystyki. No wiadomo, że tam w Bergamo we Włoszech, no to cała ta grupa chińska, te wszystkie magazyny i tak dalej, to są jakieś potężne były ilości śmierci. No i w Ekwadorze, w Gujaras też jakieś było takie środowisko, gdzie ludzie umierali. No nie było to czy w Madrycie, czy w Londynie, czy gdzieś tam we Francji. Cała ta epidemia w Nowym Jorku zaczęła się w sumie już pod koniec stycznia, kiedy to były rozmowy o tych Chinach, na początku lutego. I wszystkie takie zweryfikowany przypadek to był w marcu, 1 marca. No i obliczają, że to już w tym czasie mogło być mniej więcej zarażonych około 10 tysięcy ludzi, tak? Także to wszystko się rozprzestrzeniało. No i ludzie nie informowali, każdy tam możliwe, że przechodził to dosyć lekko. Nikt tego nie kwalifikował jako korona. Ale problem jest taki, że Nowy Jork, no to jest najtańsza, no można powiedzieć najtańsza i najbliższa bramka do Europy, no i nawet na Bliskiego Wschodu, Dalekiego Wschodu i tak dalej. Te bilety, powiedzmy, z Nowego Jorku do Londynu, czy Zurychu, czy innych miast europejskich, no to kosztują tam po 800-1000 dolarów i to jest w Nowym Jorku są 2-3 lotniska, łącznie tam z New Jersey, no i tam są miliony ludzi, którzy przylatują. I albo mieszkają, albo turystycznie. Także ilość tych ludzi przebywająca była po prostu nieprawdopodobna. Do zamknięcia przez Trumpa granic samych Chińczyków przyleciało 420 tysięcy, a z Europy przylatywało miliony, nie setki milionów, ale dziesiątki milionów po prostu jeździło w tą i z powrotem. No i później z tego Nowego Jorku znowu się rozjeżdżają na wszystkie strony. Także przywozili to, można powiedzieć, z różnych miejsc. Również to się rozprzestrzeniało w metrze się rozprzestrzeniało, bo
sporo ludzi, którzy mieszka w Nowym Jorku, po prostu nie ma samochodów, no bo tam nie ma jak wytrzymać samochodami, ale linia metra, dziesiątki, setki linii metra, które tam jeżdżą, oplatają to wszystko. No jeżeli ktoś chory już jeździ tym metrem, no to wszystko to się rozprzestrzenia, tak? Także metro nie było zamykane i to się wszystko rozprzestrzeniało. No i teraz pytanie jest, co można było zrobić, żeby to nie dostać takiego kopa? Co można było zrobić, żeby Nowy Jork jakoś zatrzymać przed takim mocnym uderzeniem? No, zatrzymać na poziomie czy federalnym, czy stanowym, czy miejskim i tak dalej, i tak dalej. Co można było zrobić inaczej? No przede wszystkim te totalne zatrzymanie. No Trump, jak zwykle, Trump cokolwiek nie zrobi, no to zawsze dostaje kopa od socjalistów. No całe szczęście, że on zatrzymał. No szkoda, że nie zatrzymał tej podróży z Europy troszeczkę wcześniej. No ale to i tak, jak powiedział, że z Chinami zatrzymuje, no to był nazywany rasistą i ksenofobem, czyli wrogiem obcych. I Nowy Jork mógł też coś zrobić, no ale jednak te rozsiewanie tym metrem chyba było największe. Później te szkoły i tak dalej. I Nowy Jork no problem był taki, że wszyscy zaczęli kopiować, czy przypuszczać, że Nowy Jork to jest tak jak cała reszta Ameryki. Trump, no Trump robi co może pod tym bagnem w kongresie i w tym bagnem całych tych przeciwników politycznych, którzy po prostu chcą zatłuc konserwatywną Amerykę, no to jest ciężki orzech do zgryzienia. Trump jest prezydentem całego kraju, całego narodu, nie tylko Nowego Jorku. W Nowym Jorku gubernator i tak samo prezydent Nowego Jorku, no to są zaciekli antykonserwatyści, to są socjaliści, walczą z można powiedzieć, z Trumpem i z 60 milionami ludzi w Ameryce, którzy wybrali Trumpa. Także no, Nowy Jork też się odbudowywuje, można powiedzieć, zaczyna otwierać. Najgłupsza rzecz to była ta, że przez 8 tygodni no to nie wyłapywali, czy nie pilnowali kto gdzie, jak i z kim miał kontakty. No, ciekawe jest też, że YouTube robi aplikację na telefon. No i teraz najnowsza nowy program, to teraz chce dostępu do wszystkiego. W zasadzie chce dostępu do, jak się robi update aplikacji na YouTube, no to oni chcą dostęp do kontaktów, do wszystkich e-maili, do w zasadzie do urządzeń lokalnych na Wi-Fi, do lokalizacji telefonicznej, no, jeżeli robiliście update, no to jest to, co oni żądają, no to woła o pomstę do nieba. To ktoś powinien to no nie wiem, zbadać, zaskarżyć, jak kompania czy firma pozwalająca oglądać najróżniejsze filmiki, między innymi takie jak moje, jak oni mogą żądać prawa do włączania mikrofonu na ich rozkaz. No przecież to jest szpiegostwo nieprawdopodobne, to jest jakaś makabra, coś się powinno z tym stać, no ale to między innymi oni chcą te wszystkie lokalizacje, nie tylko na antenach, ale nawet w domowe, chcą nawet wiedzieć, kto używa z tych samych połączeń bezprzewodowych, no bo jeżeli ktoś używa połączeń bezprzewodowych, różnych routerów i tak dalej, no to wiadomo, że przypuszczalnie są w tym samym jednym pokoju, tak, także to jest totalne szpiegowanie i wielu ludziom to zaczyna pasować, albo zgadzają się, albo po prostu tłumaczą, że tak powinno być. No, nie powinno tak być. Jest nasza wolność i wciskanie nosa socjalistów jest po prostu nieprawdopodobne. Zdrowia!
Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.